Proszę bardzo. Proszę. Jest taka sprawa, że mamy wszelkie reformy, ale kto te reformy robi? Prawnicy robią reformy, które nie znają ekonomii, ekonomiści dostosowują się do prawników, nie znając prawa. Mamy taką ustawę o innowacjach, które wdrażają z 1987 roku. Wałęsa ją uchyla w 1992, a w 1993 podpisuje kartę praw i swobód obywatelskich. Tam jest napisane, że mamy prawo do własnej myśli, idei bez rządu. Tam rząd się do tego nie ma co mieszać. I teraz jak uzyskać wpis do rejestru innowacji, bo jeżeli takiego rejestru nie ma, to taka innowacja jak Amber Gold nam tylko wyszła. Bo muszą być wpisane do rejestru, jak jest tam powiedziane, i wtedy można określić wartość tego produktu i odebrać sobie za prawo autorskie, odebrać sobie za wartość, to są inne podatki, tam były zwolnienia i tam było ciekawe, że powiedziane, że jeden, który to pierwszy zacznie robić, to nie płaci podatku, reszta płaci. Chodzi o to, że u nas zawsze było tak, że jak jeden ktoś robił mądrą rzecz, to wszyscy to samo pobierali w trochę gorszym sposobem i żeby jego utrącić i sami to zniszczyć. Proszę Państwa, no to jest bardzo, bardzo zła sytuacja, kiedy trzeba w ustawie zapisywać, że mamy prawo do jakichś nowych pomysłów własnych. A to przecież nie rząd nam takie prawo daje, tylko Stwórca Wszechświata. Matka Natura, jak ktoś nie wierzy w Stwórcę Wszechświata, to niech tam wierzy w Matkę Naturę. To mam takie prawo. Kiedyś na jednym ze spotkań pani uczestnicząca w tym spotkaniu, tam po tym co powiedziałem, akurat tu na inny temat było, mówi tak, pani Patrycja, nas pan zdołował. No niech pan powie coś takiego optymistycznego. Ja myślę sobie, no to ja ich powiem. Ale mówię tak, a był taki letni dzień bardzo ładny. Mówię, niech pani łaskawie wyjrzy przez okno, co pani mieli. No ona zaczęła mi opisywać, co widzi, mówię, nie o to mi chodzi. Ładnie jest na świecie. No powiada ładnie, bo rzeczywiście ładny widok był nawet z tego okna. Ja mówię, widzi pani. W lecie jest ciepło, w zimie jest zimno, w dzień jest jasno, w nocy jest ciemno. Pory roku następują po sobie z zadziwiającą regularnością. A dlaczego tak jest? A dlatego, że to wszystko nie zależy od rządu. No to, więc musimy się nauczyć myślenia właśnie w taki sposób, bo jak będziemy myśleć, że wszystko zależy od rządu, że słońce wschodzi i zachodzi dzięki zbiorowej mądrości partii, to daleko nie zajedziemy. Musimy, zaczniemy liczyć, to liczmy na siebie. I nie wiem, po co taka ustawa, kiedy jest ustawa o patentach, jest wyrazek patentu, wystarczy opatentować jakiś pomysł i już będzie sprawa załatwiona. Można będzie te wszystkie korzyści, które wynikają z ochrony własności intelektualnej, te wszystkie korzyści można będzie uzyskiwać. Ale innowacja nie jest patentem, no to oparta na rachunek matematyczny. No, to być może, ja wie pan, nie znam się na innowacjach, więc mówię tylko, że ochrona własności intelektualnej może być zapewniona przy pomocy bardzo prostych środków, takich jak patent. I można by rozciągnąć ochronę patentową również i na to, bez tworzenia dodatkowego urzędu, bo to rozumiem, że tam kto inny się zajmuje ochroną patentową, a kto inny się zajmuje innowacjami. Otóż to jest właśnie przyjmowanie rozwiązań, które wychodzą naprzeciw interesom biurokracji. Do każdej sprawy niedługo będziemy mieli urząd, który będzie nam doradzał. Najpierw doradzał, a potem decydował, kiedy mamy chodzić za potrzebą. Jak tak dalej pójdzie. Proszę bardzo. Bardzo proszę, takie pytania. Zagórski Tomasz. Wspominał tu pan o panu Krzysztofie Karoniu. Chciałbym zapytać, czy zna pan jego poglądy i czy się z nimi zgadza? Mam na myśli tutaj na przykład pogląd, że kapitalizm pozostawiony sam sobie prowadzi do wyzysku i musi być prowadzony w ramach moralności katolickiej. Ja nie wiem, skąd pan Karol czerpie taką pewność, że
kapitalizm pozostawiony sam sobie prowadzi do wyzysku. Ale powiedzmy nawet, że tak jest. Powiedzmy nawet, że tak jest. Bo wyzysk nie jest niczym złym. Wyzysk nie jest niczym złym. Proszę zwrócić uwagę, że tak potocznie, i to chyba słusznie nawet, uważa się, że wiek XIX był wiekiem wyzysku. Wyzyskiwał ten ziemski posiadacz chłopa, no wiadomo, najcięższa jest rola chłopa, każdy jest chłopem, chyba że jest babą, to wtedy jest inaczej. Bo teraz najcięższa jest rola kobiet, to wiadomo, a kiedyś była najcięższa rola chłopa. No więc ten właśnie ziemski wyzyskiwał chłopa, przedsiębiorca wyzyskiwał robotnika, znaczy kapitalista, no i jeden kapitalista wyzyskiwał bezlitośnie drugiego jako konkurenta swojego, niech mu tylko się noga powinęła, to on zaraz tam dobijał go. Proszę zwrócić uwagę, jaki gigantyczny postęp gospodarczy nastąpił w wieku XIX. Gigantyczny. Ilustracją tego tak nie z punktu widzenia jakichś tam wielkich tam powiedzmy pomysłów, jest taka statystyka. Na początku wieku XIX jedna kobieta na 1000 nosiła pończochy. To były drogie, były rzadkością. Pod koniec wieku XIX jedna kobieta na 1000 nie nosiła pończochy. Masowa produkcja doprowadziła do takiego potanienia wszystkich towarów, że właściwie każdego było już na to stać. Więc nastąpił bardzo duży wzrost poziomu życia właśnie dzięki temu wyzyskowi, bo proszę Państwa, zwróćmy uwagę, gdzie się objawia wyzysk. Wyzysk objawia się w fabryce, w miejscu pracy. Pracodawca, pracownika wyzyskuje, ale ponieważ wszyscy wszystkich wyzyskują, to jak ten pracownik po fajrancie wychodzi, to widzi, że dookoła jest mnóstwo tanich, dobrych towarów, bo ci inni też byli wyzyskiwani. W rezultacie on za ten wyzyskiwaną, że tak powiem, wyzyskiwany zarobek może coraz więcej kupić. Warto zadawać czasami głupie pytania, bo one bywają inspirujące. Na przykład jeden niemiecki inżynier postawił głupie pytanie, dlaczego właściwie w nocy jest ciemno? Okazało się, że to wcale nie, odpowiedź wcale nie jest prosta. Przy okazji się wydało, no 100 lat zajęła odpowiedź na to pytanie, czy udowodnienie tego, dlaczego w nocy jest ciemno. 100 lat. Przy okazji się wydało, że wszechświat prawdopodobnie nie jest nieskończenie wielki. Bo mogę powiedzieć, tylko jakby wszechświat był nieskończenie wielki, to w każdym punkcie nocnego nieba powinna być gwiazda, jak nie dalej, to bliżej. W rezultacie nocne niebo powinno się jarzyć oślepiającym światłem, a nie jarzy się. To z tego wynika i tak dalej. No, bardzo ciekawe. Więc ja ośmielony tym precedensem wracam, czy zadaję to głupie pytanie. Po co jest gospodarka? Po co? W ogóle co to jest gospodarka, żebyśmy wiedzieli, o czym mówimy. To jest wytwarzanie i dystrybucja dóbr. Dlatego musimy wytwarzać i dystrybuować dobra, czyli rozdzielać dobra, że jest podstawowe zjawisko w ekonomii, zjawisko rzadkości, które mówi, że dóbr i usług jest mniej niż, niż wynosi zapotrzebowanie na nie. W związku z tym trzeba je jakoś rozdzielać, bo dla wszystkich nie starczy w jednakowym stopniu. No i mów, dlatego pieniądze są, dlatego tam, to różne są sposoby. I teraz wiemy, co to jest gospodarka, dlatego gospodarka to jest wytwarzanie i dystrybucja. Bo Żydzi na przykład na pustyni to nie, żadnej gospodarki nie uprawiali, bo manna z nieba im spadała i przepiórki. I nie mogli tej manny magazynować, bo od razu gniła przez noc. Także tylko to tu uzbierali, zjedli, nie uprawiali żadnej gospodarki. No ale my nie jesteśmy w takiej sytuacji jak oni, to musimy gospodarkę utrzymywać. No i po co jest gospodarka? Czy po to, żeby dymiły kominy, żeby kręciły się koła,
żeby ludzie rano chodzili do roboty, czy też gospodarka jest dla konsumpcji? Bo gdyby, znaczy chyba gospodarka jest dla konsumpcji, bo gdyby tak nie było, to można by na przykład produkować chleb z cementu. No to znowu się trzeba napracować przy tym tak samo, jak i przy normalnym chlebie. Ale nikt tego nie robi. Więc to właśnie dlatego, że to jest taka poszlaka w stanie, że gospodarka jest dla konsumpcji. Jeżeli celem gospodarki jest konsumpcja, to wszystko, co służy zwiększeniu konsumpcji, czy zwiększeniu zdolności konsumpcyjnej ludzi, to jest dobre, bo to oznacza, że gospodarka spełnia swoje zadanie. Bo ona tylko po to jest. To, że my tam, że kominy dymią, że koła się kręcą, że my chodzimy do pracy, to jest tylko taki uboczny skutek tego, że to wszystko dla konsumpcji jest. Więc jeżeli konsumpcja rośnie bez konieczności zadłużania się, bo tak jak teraz, że my mamy deficyt budżetowy i dług publiczny narasta z szybkością, to zależy od pory roku, od 5 do 7 tysięcy złotych na sekundę, no to jeżeli tak nie jest, tylko rośnie konsumpcja bez konieczności zadłużania się, to znaczy, że gospodarka spełnia swoje zadanie. Bo powiadam, pracownik jest wyzyskiwany, jeśli nawet można tam mówić o pysku, po to, żeby ten sam człowiek jako konsument był zadowolony. Coś za co. Natomiast jeżeli ktoś uważa, że no ja akurat nie podzielam tutaj tej opinii pana Karonia, jeśli ją pan, że tak powiem, rzetelnie referuje, bo ja tak specjalnie no nie, tam nie czytam, bo nie śledzę, co on mówi. Raz mi tam czytelnik przysłał, żeby przeczytał sobie, czy tam wysłuchał, co pan Karol na mój temat, bo to rzeczywiście tu mnie bardziej interesowało, bo on tam powołuje się, że ja coś powiedziałem, czego nie powiedziałem, no ale to mniejsza. Także taka jest moja opinia.